Wyobraź sobie, że w jednym momencie ktoś złamał wszystkie twoje hasła. Za szybki. Nie! W roku 1919 łódzki kryptolog, podpułkownik Jan Kowalewski, złamał ostatecznie szyfry strony rosyjskiej. Końcem takiego szyfrowania asymetrycznego byłoby powstanie komputera kwantowego. Do kwantowego szyfrowania używa się specjalnie splątanych ze sobą fotonów. Ich parametry polaryzują się, przez co mogą być potem użyte jako klucz szyfrujący. Komputer kwantowy, rozumiesz? Nie mam pojęcia czy to Chińczycy, Ruscy, czy Bliski Wschód.